10 kultowych gier naszej młodości. 10. Mortal Kombat. Gra powstała w 1992 roku na automaty i z miejsca zyskała rozgłos oraz popularność wśród graczy. Realistyczna grafika absolutnie niszczyła sławnego w tamtym czasie rysunkowego Street Fightera. Kiedy tytuł wszedł na PC i na konsolę, ciężko było sobie odpuścić. Kto nie zna słynnych zakończeń walk? Scorpion wins. Flawless victory. Fatality. 9. Colin McRae. Seria 9 wyścigowych i rajdowych gier wideo produkowanych przez brytyjskie studio Codemasters, sygnowana nazwiskiem szkockiego kierowcy rajdowego. W grze można było prowadzić znane samochody występujące w mistrzostwach, m.in. Subaru Impreza WRC, Mitsubishi Lancer Evolution czy Ford Focus WRC. 8. Need for Speed Underground. Gra komputerowa, w której zadaniem gracza jest rozgrywanie wyścigów samochodowych. Wyprodukowana została przez EA Black Box, a wydana w 2003 roku przez firmę EA Games. W przeciwieństwie do poprzednich gier z cyklu, w tej istnieje wątek fabularny. Z początku nie mamy żadnych sprzymierzeńców i musimy zebrać odpowiednią reputację, żeby zacząć walkę o pozycję w rankingach. 7. FIFA, seria komputerowych gier sportowych o tematyce piłki nożnej wyprodukowanych przez kanadyjski odłam amerykańskiego przedsiębiorstwa Electronic Arts. Ciężko mi określić, na której części serii wy się wychowywaliście, ale dla mnie kluczowe były 07 i 08. A wy w którą FIFA graliście, dajcie znać w komentarzach. 7. Worms Armageddon, komputerowa strategiczna gra turowa wyprodukowana przez brytyjskie studio Team 17 i wydana w 1999 roku przez Microprose. Worms Armageddon jest trzecią częścią serii Worms, dwuwymiarowa planszówka, w której prowadzimy prawdziwą wojnę. Mimo swojego wieku gra nadal jest wspierana przez twórców i cieszy się olbrzymią popularnością. Nawet ja jeszcze czasami zagram. 5. The Sims. Zarówno pierwsza, jak i druga odsłona serii to prawdziwe klasyki. The Sims to symulator życia. Naszym zadaniem jest ustatkowanie wirtualnej rodziny i sprawianie im radości. Tak to wygląda w teorii. A w praktyce? Gothic, niemiecka produkcja, której podobnie jak w przypadku The Sims, pierwsza i druga odsłona to hity. Przygody bezimiennego towarzyszyły zapewne wielu z Was, a dla mnie osobiście klimat zaczerpnięty z Corinis jest bliższy niż z jakiegokolwiek innego uniwersum. Wczujmy się więc i słuchajmy jeszcze raz w cudowną ścieżkę dźwiękową tej gry. Heroes of Might and Magic 3. Wiecznie żywa strategia turowa z 1999 roku. Fabuła gry przebiega przez 7 grywalnych kampanii. W trakcie rozgrywki historia jest przedstawiona z różnych punktów widzenia, co daje graczowi możliwość gry każdym rodzajem miasta. Do Heroes 3 zostały wydane dwa oficjalne dodatki, Armageddon's Blade oraz The Shadow of Death. 29 stycznia 2015 roku miała miejsce premiera edycji HD tej samej gry. Nowa edycja jest dostępna na platformie Steam. GTA, legendarny tytuł wytwórni Rockstar. Ja stawiałem swoje pierwsze kroki w Vice City, słonecznym mieście inspirowanym człowiekiem z blizną, ale zapewne wielu z Was zaczynało od GTA 3 bądź GTA San Andreas. Każda z odsłon jest na swój sposób wyjątkowa i kultowa. Nie trzeba nic więcej mówić. Klasa sama w sobie. Super Mario Bros. Na koniec banał będący częścią popkultury. Komputerowa gra platformowa wyprodukowana w 1985 roku przez Nintendo. Zamki, księżniczka, smog, złote monety i zielone grzybki. Coś więcej trzeba mówić? Bonus Deluxe Sky Jump. Kto nie tłukł w szkole z kolegami w tę prostą odsłonę, kłócąc się, kto jest małyszem, ten nie miał prawdziwej informatyki w szkole.
Pierwsza wersja programu została wydana 4 lipca 1999 roku. Autorem gry jest fiński programista Jussi Koskela. A wy w jaką grę lubiliście grać najbardziej? Tomb Raider! Dajcie znać w komentarzach. Nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji. Jeśli napiszecie super, zostawię serduszko. Cześć!